Jeszcze świątecznie, nieodłącznym elementem świętowania Bożego Narodzenia są kolędy. W polskiej tradycji śpiewamy je aż do 2 lutego. Najpiękniejsze świąteczne pieśni znalazły się na płycie kolędowej nagranej przez rodzinę karmelitańską. To pierwszy taki wspólny projekt rodziny karmelitańskiej. Płyta kolędowa Bóg się rodzi w Karmelu. Płytę nagraliśmy w 12 osób, proporcjonalnie. 6 sióstr i 6 braci. Płyta szczególnie dla sióstr, które żyją w całkowitym zamknięciu, była dużym wyzwaniem. Długo się zastanawiałam. Dobra naszego życia, które zasadniczo jest skoncentrowane na modlitwie, na skupieniu, na osobie Jezusa, takie wydarzenie, no, siłą rzeczy jest trochę rozpraszające. Siostry wszystkie utwory nagrały w klasztorze w Sprancowie na Warmii. Nie wychodząc zza krat, pozostając w klauzurze, natomiast myśmy nagrali w krakowskim klasztorze. Wśród 15 kolęd, 2 typowo karmelitańskie. Nie masz ci nie masz i jam jest Dudka. Graj, Dudka, graj, graj, Panu, graj. Pragniemy, aby ta płyta była takim naszym słowem o miłości Jezusa do każdego człowieka, Boga, który wciela się po to, aby być blisko każdego z nas. Damian Szpagliński, Wiadomości.